Dzień dobry. Dzisiaj w naszym kąciku poetyckim chciałbym zaprezentować kilku poetów albańskich z książki Nie jest za późno na miłość. Antologia poezji albańskiej XX wieku. Książka ukazała się w 2005 roku, a wydała ją Fundacja Pogranicze z siedzibą w Sejnach. Teraz bardzo istotna informacja. Tłumaczenia wszystkich wierszy dokonał Mazlum Saneja, który jest poetą, tłumaczem, eseistą i mieszka w Kosowie, ale także w Polsce. Dobrze. Pierwszy wiersz pod tytułem Mój kraj, autorstwa Martina Camaja. Kiedy umrę, niech się stanę trawą w moich górach na wiosnę, by jesienią stać się ziarnem. Kiedy umrę, niech się stanę wodą, a mój oddech parą, by na pola spaść deszczem. Kiedy umrę, niech się stanę kamieniem na krańcu mojego kraju, by znaczyć jego granice. Teraz wiersz autorstwa Fatosa Arapii pod tytułem Życie. Życie to stacja rozstań i powitań. Wciąż jesteśmy pasażerami. W ręku trzymamy nieodłączny bagaż, małą walizkę trudów, wzlotów, wspomnień. Kolejny wiersz tego samego autora pod tytułem Rodzinny dom. Rodzinny dom. Tam był ojciec, ale już go nie ma. Tam staruszka matka. Już nie taka jak niegdyś. Tam winorośl w ogrodzie. Stara fotografia na ścianie. Patrzą na mnie. Coś chcą mi powiedzieć, ale milczą. Do rodzinnego domu przyszedłem tego wieczora. Matka witała mnie jak gościa z daleka. Częstowała likierem i kawą. Wypytywała o dzieci, pytała o żonę. Patrzyłem na staruszkę matkę. To naturalne, myślałem. Patrzyłem na winorośl, a widziałem wiszące we mnie dojrzałe grona wspomnień. To naturalne. Zrozumiałem, dojrzałem, wreszcie to poczułem. Kolejny wiersz autorstwa wspomnianego wcześniej Mazluma Saneja, tłumacza tej książki, pod tytułem Uchodźcy. Wchodzą w świat, bosi i głodni. Wędrują ulicami Europy z kąta w kąt. W środku dnia, w środku nocy szukają ratunku. Zagubieni, prześladowani, torturowani. Milczący mężczyźni, ubrani wciąż te same ubrania. Młode kobiety z pomarszczonymi twarzami, postarzałe dzieci w nowym otoczeniu, nierozumiejącym ich obyczajów. Tyle śniegu, tyle deszczu. W długiej podróży jak ból, wędrują powoli, wędrują szybko, znikąd donikąd, z europejskiego kąta w kąt. Nowe baraki, stare budynki dla Albańczyków, Bośniaków, Ormian, Murzynów w kątach Europy. Oto nowa mapa świata z nowymi barwami i dreszczami. Kolejny wiersz autorstwa Barthyla Londo na targu uchodźców. Jeśli kupisz buty na targu uchodźców, zaprowadzą cię tylko do smutnych krajów. Jeśli kupisz magnetofon, będzie ledwie chrypiał płaczliwie. Na targu uchodźców jest zwykle niskie napięcie. Pamiętaj więc, zawsze zabierz ze sobą kogoś bliskiego. Niech trzyma cię za ramię. Na targu uchodźców nie kupuj nigdy słodyczy. Kupuj tylko kawę, gorzką kawę. Nigdy nie pytaj o cenę. Jak wycenić ból, łzy, tęsknotę? I pamiętaj, zawsze gdy wrócisz z targu uchodźców, dwakroć ucałuj córkę, dwakroć syna. Ostrożnie chodź po targu uchodźców. I ostatni wiersz tego samego poety pod tytułem Testament poety. Jeśli twoje oczy zatrzymają się w zadumie nad tymi wierszami, śnić będę piękny sen. Jeśli twoje oczy roziskrzą się nad tymi wierszami, ja cały rozbrzmiewać będę jak gitara aż do świtu. Ale jeśli twoje oczy przebiegną obojętnie te wiersze, to wtedy umrę. Nie zapomnij przyjść na pogrzeb. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.